realistami. To znaczy, zdajemy sobie z tego sprawę, że taka akcja no, nie przyniesie od razu jakichś miernych skutków i efektów, ale też mamy nadzieję, że może poszerzy horyzonty, uwrażliwi społeczeństwo, które przecież w większości, tak wynika z deklaracji, ma charakter katolicki. Większość Polaków to są katolicy. Muszę powiedzieć z wielkim smutkiem, że to nie jest na pewno powód do dumy, jak tutaj pani prezes wspomniała przed chwilą, że większa część naszego społeczeństwa czasami no, zachowuje się w niedzielę tak, jakby katolikami nie była. Mamy tutaj na myśli spełnianie tych obowiązków związanych zarówno ze świętowaniem niedzieli, czyli obecnością na niedzielnej Eucharystii oraz powstrzymywaniem się od prac ciężkich i jednocześnie niekonieczne. Chciałbym zaznaczyć dla jasności, że robienie zakupów w niedzielę samo w sobie nie jest grzechem. Kodeks prawa kanonicznego, jak słyszeliśmy przed chwilą, nic nie mówi na temat zakupów, natomiast mówi po pierwsze o powstrzymywaniu się od prac ciężkich i niekoniecznych, a po drugie mówi o należytym odpoczynku. I to jest kwestia wrażliwości sumienia.